Czy konie mnie słyszą? Siemanko, siemanderko, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, 476 filmik o gitarach. Jedziemy po prostu sobie z tematem, tym razem o efektach. Jakiś czas jest zawsze taki na efekty, na filmik o gitarach jest taka fala, przychodzi, że jest efektów. Tak jest właśnie teraz, pojawiają się właśnie efekty od Joyo, nie od Joyo, od Wizara, od Aroma i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób. I dzisiaj kolejny efekcik, dzisiaj kolejna zabawa z Joyo Iron Man, czyli te malutkie efekty, które już znacie, takie te maleństwa. Tak wygląda Joyo Iron Man, jest naprawdę, naprawdę malusienki. I w środku siedzi dużo w niej, dużo efektu, dużo mocy, no dużo po prostu, dużo jest zawarte teraz. Jakoś to tak jest porobione wszystko elektronicznie, ja się tam zupełnie nie znam, że można to upchnąć w takie małe jakieś tam obudówki. Już to nie musi być takie wielkie. Testowaliśmy już poprzedni właśnie ten większy efekt tremolo od Joyo na filmikach i już wiecie, czym jest tremolo. Był też gdzieś tam, pojawił się na pewno Exar, więc już wiecie, czym jest tremolo. Zostało to wszystko wyjaśnione. Tremolo można uzyskać, ciekawa sytuacja, tremolo można uzyskać przystawiając sobie wiatrak do głośnika. To będzie też jakiś taki efekt tremolo. Z tego co kojarzę, to ostatnio pojawiły się, nie wiem, pamiętam, że to był tremolo czy phaser, ale wy to obejrzycie, możecie sobie tego, tutaj jest tam zdjęcie, ukradłem, możecie sobie zobaczyć. W każdym bądź razie tremolo albo phaser napędzany świeczką, więc to taka sytuacja. Natomiast dzisiaj zajmujemy się tym tremolkiem od Joyo Iron Man, w przeciwieństwie do starej wersji, czyli do tego dużego takiego żółtego Joyo, nowe Molo Trem, a nie tremolo, tylko Molo Trem. Ma trzy gałeczki i jedna z tych gałeczek jest bardzo ciekawa, bo poza tym, że mamy dwie standardowe, czyli rate i depth, to poza tym, że właśnie są te dwie standardowe, czyli rate, czyli odpowiadająco za, powiedzmy, za jakieś tam tempo, czy za to, jak to jest podzielone, ale no ja uważam, że to jest tempo, no tak jak przy delayu, tak tutaj tremolo to jest taki efekt, który w jakiś tam sposób no wymaga od nas grania równo, bo wtedy on się fajnie oddzięczy, no co słychać na próbce, bo bawiłem się w różny sposób, bawiłem się puszczając dźwięki, co jest bardzo charakterystyczne i właściwie najbardziej takie no, używane przez tremolowców. To właśnie bawiłem się w ten sposób, że puszczałem dźwięki, ale też jak już znalazłem sobie to tempo, no to też próbowałem kostkować w tym tempie i też to tremolo z tym kostkowaniem się ciekawie nakłada, więc to w ten sposób się prezentuje, słuchajcie, i można to w ten sposób wykorzystać po prostu. Natomiast jak mówię, no ten rate odpowiada za ilość podział jakiś i tak dalej. Depth gałeczka odpowiada za głębokość, za jakiś taki ilość tej przestrzeni w tym efekcie, za to, jaki on jest, powiedzmy, jaki on jest w jakimś tam sensie głośny, no, na tej zasadzie, tak? Co robi Wave? Wave, jak to fala, wiecie, życie jest falą, Wave, jak to fala, po prostu robi nam to, że zmienia z takiej fali trochę bardziej, takiej trochę bardziej jakby miękkiej, okrągłej, nie wiem jak ona jest teoretycznie, ale no mnie się po prostu tak kojarzy, że odkręcone na minimum to wave powoduje, że to tremolo jest takie trochę łagodniejsze i takie cieplejsze, natomiast jak już sobie zrobimy to wave na maksa, no to wtedy ono jest takie już bardzo poszatkowane, nie wiem czy aż kwadratowe, czy jakieś tam na wykresach, no już aż tak bardzo nie wnikam w efekty gitarowe, dla mnie one mają grać. Czy ten efekt gra? No więc tak. Po pierwsze, tremolo to nie jest efekt, który ma grać tak jak na przykład przez stery, że tam jest używany przez 90% na przykład utworów metalowych, czy tam jeśli jest jakiś lżejszy przez ten, no to tam też wiadomo, że używa się go więcej i zmienia z czystą barwą i ogólnie no jest to przez ster taki, znaczy jest to efekt taki bardziej używany. Tremolo raczej należy do tych efektów, które wykorzystujemy
rzadko. No tak jak ostatnio wspomniana autokaczka, tak jak chociażby wspomniany widzowski Hollyoaks, który jest bardzo, bardzo charakterystyczny, tak jak chociażby, nie wiem co tam jeszcze, jakiś envelope filter, jakby jakieś specjalistyczne ustawienie reverbu, specjalistyczne ustawienie chorusa, czy no po prostu jakoś tam tak bardzo specyficznie się coś ustawimy, ale tremolo no to już jest taki efekt bardzo, bardzo specyficzny i no, możemy go wykorzystać do jakiejś tam zagrywki, do jakiegoś tam intra, do jakiegoś tam riffu. Fajnie na przykład siedzi, jeśli sobie ja tak tutaj gram w tej próbce, że fajnie tak sobie siedzi, że wykorzystujemy ten sam jakby motyw, ale gra za nas tremolo na puszczonych dźwiękach i wykorzystujemy sobie ten sam motyw po prostu płynąc tym tempem. Potem wyłączamy to tremolo i gramy już cięższy riff, co można wykorzystać na przykład fajnie na zwrotkę z jakimś tam przerywnikiem, czyli to tremolo może być użyte dość głęboko w tej zwrotce, a ten przerywnik już może być tam właśnie na przykład podbity, jakoś trzeba być mocno i tak dalej, więc co tak, oczywiście tremolo to czyste barwy, oczywiście tremolo to jakieś tam barwy skrunchowane, to wszystko gdzieś tam się starałem uzyskać, bo wykorzystałem duże te efekciki Joy z tej serii Iron Man, więc jakieś tam lżejsze i mocniejsze przesterki się znalazły. Oczywiście wykorzystałem też czystą barwę, którą podbijałem rated boostem. Słuchajcie, muszę zwilżyć się. W każdym razie, no jak mówię, postarałem się sprawdzić to tak jakby przy różnych warunkach jakichś tam brzmieniowych, tak żeby, no nie wiem, i metalowcy, i jacyś tam bluesmeni, i popowcy i tak dalej mogli to sobie posprawdzać. No oczywiście w miarę swoich skromnych możliwości to zrobiłem. No, niedaleko jest od popu, to może bliżej do bluesa, najbliżej jednak do jakiegoś tam rzeźbienia, łojenia. Nie? W każdym razie jeszcze o co chodzi? Słuchajcie, ten efekt troszeczkę zmienia, znaczy tak, jak jest na zero ogólnie wszystko, to nie ma tam wpływu, no ale jak już sobie zaczniemy używać tutaj tremolo, no to on troszeczkę nam zmieni poziom w jakimś tam sensie, co no przy różnych efektach się zdarza, to nie tylko Joyo się może zdarzyć takie coś i tremolo efekt jest dosyć efektem specyficznym, to nie jest jakoś tak bardzo przeszkadzające, chyba że ktoś jest już naprawdę typowym takim już pedantem brzmieniowym, że musi mieć to wszystko wyrównane, no to rzeczywiście wtedy ten efekt nie jest dla niego, natomiast jak powiedziałem, no troszeczkę jakby spada nam głośność, przez co można zrobić też na przykład mniejszą dynamikę w zespole i to można wykorzystać do jakichś lżejszych patentów. Na czystej to nie jest aż tak bardzo słyszalne, jak na jakichś tam barwach przesterowanych. Wiadomo, że zawsze efekty modulacyjne z barwami przesterowanymi współpracują inaczej niż z czystymi i robią takie rzeczy. No, ja spotkałem wiele takich efektów, więc to nie jest jakoś tak, że o Boże, oj, teraz się trzeba tym martwić. No ale rzeczywiście takie coś występuje, więc to tutaj w ten sposób. Natomiast jakość już samego tremolo, jakość samego efektu, jakość tego, co można sobie tutaj po prostu wykręcić, czyli jakby uniwersalność tego efektu jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo spokojnie urzekła ta gałeczka Wave, o której już mówiłem. I to, że to naprawdę bardzo dużo zmienia i że jest konkretnie słyszalna różnica, zarówno jak wymieszamy sobie te fale, zarówno jak je tam określimy w bardzo tam jakiś radykalny sposób tą gałką w jedną lub w drugą stronę, słychać te różnice i fajnie, no bo jest tutaj dużo kręcenia, jest dużo ustawiania. Jeśli jest dużo ustawiania, dużo kręcenia, to znaczy, że jest dużo brzmień do wykorzystania i to znaczy, że efekt jest po prostu ciekawy i że może się komuś, że się może komuś spodobać. No mnie się spodobał, oczywiście jak powiedziałem, no to nie jest efektem, który będzie używany gdzieś tam zawsze i w ogóle nie wiadomo jak, ale wepnę go tutaj w pedalborcik i myślę, że może się nam tym oddzielić po prostu, że będzie wpięty i dzięki temu sobie będziemy mogli go po prostu poużywać, więc to tak. Dla mnie będzie on tutaj raz tam na jakiś czas na pewno włączony. Wiemy, że tutaj jest rated booster, wiemy w ogóle tutaj bomba i niech będzie, słuchajcie. Test nagrałem, jak powiedziałem, przy użyciu różnych innych tam efektów. Przy użyciu Marshalla na czystym kanale. Włączyłem też kanał przesterowany i skrunchowany z Marshalla, czyli tak jakby efekt był włączony
przed przesterami, a nie za przesterami. Czyli powinien być włączony za przesterami, modulacja raczej włączana za przesterami, no ale warto zawsze sprawdzić, jak to jest odwrotnie. Słuchajcie, pudełeczko już znacie, pudełeczko jest twarde, solidne i konkretne. W środku jest mała instrukcja i Joyo daje nam do wyboru, szanowni Państwo, rzepik i daje nam do wyboru gumeczkę, więc możemy sobie albo się zarzepić, albo się zakauczukować. Ja wybieram oczywiście tą opcję rzepikową. Jak wiecie, tutaj pod spodem ląduje rzepik, który będzie po prostu mi się ładnie trzymał. Zasilanie tylko i wyłącznie z zasilacza. Polecam Power Tune od Joyo, bo jednocześnie jest fajnym tunerem i rozwiązuje sprawę, jeśli tam nie mieszamy jakoś specjalnie wielkich efektów ze sobą, no to jest konkretną poważną sytuacją. Natomiast no bateria się w tym nie zmieści. Klapeczka, o której już wam mówiłem, zamykająca nam to brzmienie, oczywiście True Bypass. Jakość za jakieś 200 zł, chyba 205 zł, coś takiego wychodzi po zniżce, bo w kurtowniamuzyczna.pl, kurtowniamuzyczna.pl macie zniżkę 15% na hasło filmiki o gitarach, więc tam wychodzi około 200 zł. I chyba jest darmowa wysyłka, nie wiem jak to jest. Wejdźcie sobie na stronkę i sprawdźcie, no to mogą wykręcić te 15%. Efekt jest zacny, no jeśli szukacie tremolo, to jest to efekt, którego możecie sobie spokojnie wziąć na listę i sprawdzić go, posłuchać próbek, czy ograć w jakimś sklepie. I nie ma wstydu, nie ma lipy. Więc to tak, słuchajcie. Przechodzimy już do testu. Życzę miłego odsłuchiwania. Mam nadzieję, że nie przypitoliłem dzisiaj zbyt dużo. No, zobaczymy, co tam z tego wyniknęło. Sam jeszcze nie słuchałem. Będę przecież dopiero to edytował i sklejał, więc... co gorsze, wytnę. Dobra, pozdro. Słuchajcie już sobie tego, jak gra tremolko. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Thank you to Beyond from China. Thank you to Jerome from China, Facebook. Thank you to Alec from USA. And thank you to Henning from Germany. Yeah. To są właśnie ludzie, którzy też mi bardzo pomagają, jeśli chodzi o Joyo. Bo Joyo jest wspierany przez nas wszystkich na całym świecie. Przeze mnie w Polsce, przez was również. Dzięki temu, że kupujecie z moją zniżką. Znaczy ze zniżką, nie moją, tylko którą wam załatwiłem, czyli waszą zniżką. Dobra, to już nie pierdolę. Nara. Thank you.
Mm-hmm.